Witam, dzisiaj chciałem zaprosić na szybki unboxing EasyRun'a Max 8 Hobbywinga 150 A. Zobaczymy co w środku, bo aż sam jestem ciekaw. Świeżo co odebrany ze sklepu AWO z dzisiaj, także. O, na pierwszy rzut oka naklejki. Instrukcja, kto by to tam czytał. Kolejna instrukcja. Dali zapasowy, widzę, wentylator. Jakieś plastiki, zaraz zobaczymy co tam jest. Taśma dwustronna, bardzo dobra. Na nią fajnie się przykleja regulatory, przyciski. Nie jest w stanie samo odpaść. Być może to jest mocowanie, prawdopodobnie to jest mocowanie adapter pod regulator. Kabel do programowania. Zapasowy wentylator. Pakiet kondensatorów antyprzepięciowy, prawdopodobnie pod drag race od razu. Zestaw śrubek, dwie trytki. Kable goldy od razu do silnika, żeby można było polutować, bardzo fajnie. A sam silnik zobaczymy jak to tam wygląda. Właśnie. Kable nie chcą wyjść. Bardzo grube kable, o naprawdę bardzo dużym AWG średnicy. Wygląda naprawdę dobrze, uważam. No i to fajnie, będzie można polutować sobie do silniczka. Będzie moc. Niedługo będzie w armię Senton wsadzony. Także arma Senton 5S zamiast 3. No będzie moc, będzie moc. No i na końcu zestawu widzę karta programowująca. Jakie mamy opcje, co nam daje. Można zmienić rotację silnika. Back na 6V, 7V. Drag brake. Drag brake'i, maksymalne hamowanie, punch mode, zabezpieczenie termiczne silnika i aha, jeszcze lipo, to jest do 12S tutaj niby, aczkolwiek obstawiam, że to nie jest konkretnie też pod ten silnik, bo ten silnik jest do 6S, znaczy ten regulator jest do 6S, także karta programowująca jest, obstawiam, taka sama do Max 5 EasyRun'a. No. Także, o, jeszcze tutaj coś mamy. No, uważam, że będzie fajnie. Będziemy testować, jakieś większe testy zapuścimy sobie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie. Może w weekend coś przetestujemy z chłopakami. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej!